dobry Państwu. Witam serdecznie na corocznym spotkaniu. Dziękuję ślicznie za zaproszenie i tradycyjnie, zanim Państwo zostaną skuszeni różnymi najnowszymi rzeczami, które można zrobić u siebie, pozwólcie Państwo, że parę dziesiąt minut poświęcimy temu drobiazgowi, który się nazywa pieniążki. Jak Państwo wiecie, na dzień dzisiejszy praktycznie 2/3 inwestycji w przemyśle spożywczym jest oparte na dotacjach, dlatego też jest to bardzo istotne. Jest bardzo istotne, proszę Państwa, co jest możliwe do wzięcia. Pozwólcie, że w takiej krótkiej prezentacji przedstawię możliwości. Podzieliłem ją w ten sposób na duże mleczarstwo, średnie i małe, nowe eko-innowacje, znaczy eko-obowiązki, bo tu, proszę Państwa, mówimy o sytuacji, przed chwilą była mowa o sytuacji w branży, ale też należy zwrócić uwagę na tą część kosztową, to znaczy na rosnące koszty przetworzenia. I chciałbym o tych nowościach, które już są albo lada moment się rozpoczną, też Państwu na to zwrócić szybciutko uwagę. Co my tutaj mamy? Jest dobrze. Proszę Państwa, po kolei. Pierwsza rzecz jest taka, że na dzień dzisiejszy nastąpiło bardzo wyraźnie, co prawda jesteśmy w połowie programowania, czyli 14-20, ale nastąpiło bardzo wyraźne przyspieszenie rozdania pieniążków unijnych. Myślę, że to ma też do czynienia z obecną sytuacją ekonomiczną czy przewidywaniami. Generalnie zasada jest taka, że ten rok ma być ostatnim rokiem na rozdawanie pieniędzy unijnych. To znaczy ma być w ten sposób, że wszystkie nabory, czy większość z nich powinna się odbyć w tym roku, po to, żeby realizować je przez najbliższe 2 czy 3 lata. Dlatego też, proszę Państwa, między innymi właśnie prawie wszystkie nabory, w tym także przetwórstwo, ma być rozdane. No, zostało jeszcze ponad 330 milionów euro do rozdania w tym roku. Są to bardzo duże pieniążki. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, zawsze w połowie kontraktowania unijnego odbywają się audyty. Tym razem Irlandczycy nas przeglądali. No i między innymi jeden z wniosków, jaki wysnuli, zaproponowali ministrowi, żeby co zmienić w tych tematach, to jest między innymi zwiększony udział ZIP-ów. ZIP-y to jest zwrotne instrumenty pomocowe, czyli generalnie przejście z dotacji na nisko oprocentowane pożyczki. Taki będzie tendencja po 2020 roku, ale już teraz prawdopodobnie nastąpią w niektórych programach, tam gdzie będzie brakowało pieniążków, zamiana tymi rzeczami. Wsparcie dużego mleczarstwa. Niestety, proszę Państwa, zbyt dużo nie ma tutaj możliwości, tak jak już wielokrotnie o tym mówiłem, czy na różnych konferencjach. Pierwsza na dzień dzisiejszy możliwość taka naprawdę i widzę, że mleczarstwo, w ogóle przemysł spożywczy się tym bardzo zainteresował, to jest, proszę Państwa, wysokosprawna kogeneracja. Co to oznacza? To oznacza, że żeby mieć niezależne dostawy prądu oraz tańszy prąd i ciepło, bo jest, przemysł spożywczy jest jedynym przemysłem, czy jednym z niewielu, który może wykorzystać całe ciepło, które powstaje z kogeneracji. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, mamy już 4 w Polsce zakłady na 160 parę jednostek. Mamy 4 zakłady, które już czerpią z kogeneracji, a jeden z tych zakładów już 80% prawie. Ja wiem, że na sali są także osoby nieprzekonane do kogeneracji, bo ona zawsze się kojarzyła bardziej ze zmiennymi cenami gazu albo koniecznością biogazu budowy, czyli pozyskania energii z biomasy. Ale proszę Państwa, to jest mniej więcej, w skrócie mogę powiedzieć, to jest około 10-12-16% zysku polegającego na mniejszych kosztach energetycznych, jeżeli zastosujemy system kogeneracyjny. Zresztą całe zachodnie mleczarstwo czy nowozelandzkie całe jest oparte na kogeneracji. To nie są jakieś rzeczy nowe, rozwiązania istnieją i są w Polsce już do zobaczenia w niektórych miejscach. Nabór, proszę Państwa, następny, bo jeden już był. Nabór w drugim kwartale 2017 roku. Na dzień dzisiejszy 2 mleczarnie są na liście, które kolejne pieniążki mogą otrzymać na właśnie wysokosprawną kogenerację. Ponieważ jest poufność danych, to mogę tylko powiedzieć, że to jest OSM zaczynające się na literę P i OSM zaczynające się na literę M.
to tyle, że tak powiem, reszta chyba jest jasna. To nie są duże wnioski, ale proszę Państwa, to jest 50 lub 70% refundacji. Bardzo wysokie możliwości. Oszczędzamy energię. Jedziemy dalej. Tu są premiowane projekty wypisane na prezentacji. Zaliczka nawet istnieje 50%, zanim się rozpocznie całą inwestycję. I proszę Państwa, pomoc jest, jest możliwość darmowego audytu przez doradcę, pomimo że Wy jako duże zakłady, mówię tutaj o nielicznych przedstawicielach zakładów dużych, macie obowiązek, przypominam, ustawowy, proszę Państwa, o 1,5% efektywność energetyczną poprawić do października przyszłego roku. Jeżeli nie, będą opłaty zastępcze, czyli mówiąc delikatnie kary. Jeżeli na sali są księgowe, to wiedzą, czy księgowi, to wiedzą o tym, że nawet kary nie można takiej zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, nie mówiąc o odpisaniu VAT-u. Ale to jest październik, długo czy mało, jeszcze trochę czasu jest. Proszę Państwa, wielkość dotacji jest uzależniona od mapy, czyli od miejsca, gdzie się funkcjonuje, ponieważ jesteśmy na Lubelszczyźnie. Jak Państwo widzą, tutaj mamy 50% refundacji plus za wielkość zakładów jeszcze są dodatki 10 lub 20%. W ogóle, jeżeli ktoś by zadał pytanie, co się będzie działo z dotacjami po 2020 roku, bo nieraz takich widzę mądrali w telewizji, którzy mówią, że świat się zawali, nie będziemy już mieli więcej dotacji. Nieprawda. Proszę Państwa, dotacje biorą wszyscy. Biorą bogate Niemcy na NRD, bierze Włochy, bierze Francja. Wszyscy biorą, tylko pytanie o skalę, wielkość i możliwość ich otrzymania. Oczywiście tak łatwych dotacji jak do tej pory należy się liczyć z tym, że już dalej nie będzie. Kolejna możliwość, jaka istnieje, to jest, proszę Państwa, możliwość zrobienia efektywności energetycznej w całym zakładzie. Czyli jeżeli generalnie zaoszczędzicie minimum 15% energii poprzez różne inwestycje, łącznie z wymianą maszyn już istniejących. Na przykład, jeżeli pakowaczka teoretycznie multiwagu jest sprzed iluś lat, ma efektywność energetyczną o co najmniej 15% większą niż obecnie kupowana, to też może być przedmiotem dotacji. Tylko musi to być zrobione generalnie. Dwa zakłady się na taką rzecz już zdecydowały. Przypominam, to są tylko możliwości dla dużych firm. Niestety innych możliwości w sensie dotacji bezpośrednich do przedsiębiorców dla dużych niestety nie istnieje. Limit, proszę zobaczyć, takich naborów to jest kilkaset milionów. Mogę powiedzieć, że te dwa zakłady, które skorzystały z tego, proszę Państwa, na przykład w jednym przypadku mamy wymianę serowni. W drugim przypadku mamy, proszę Państwa, wymianę starej wieży proszkowej. Czyli praktycznie zostało tylko fundament, to też nie za bardzo z całej tej inwestycji, zostało to będzie to sfinansowane na poziomie 50% lub więcej, w zależności jaki to jest firma. Proszę Państwa, możliwość, jaką jeszcze istnieje dla dużych firm, ale także i dla małych, jest nieoczekiwanie. Okazało się, że i duże firmy, i małe mleczarskie mogą skorzystać z pieniędzy na promocję. Na promocję i proszę bardzo, ustawodawca pokazał systemy unijne, jakie są możliwe i krajowe, które są wspierane dotacjami. I proszę Państwa, mamy systemy unijne tutaj wypisane oraz systemy krajowe. No niestety mleczarstwo nie dorobiło się do dzisiaj żadnego systemu jakościowego takiego dla siebie, w przeciwności do branży mięsnej czy do branży drobiarskiej. I proszę Państwa, między innymi jedyną możliwością oprócz ekologicznych systemów jakości są system jakości i tradycja. Nawet na tej sali jest parę firm, które z tego skorzystały. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w ten sposób, że tak powiem z frontu bezpośrednio, ponieważ obsługujemy także ten program, mogę powiedzieć, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, 10 kanałów przekazu, 8 etapów maksymalnie. Obsługa obecnie, tu jest bardzo ciekawa historia, obsługa obecnie przez Agencję Rynku Rolnego, której za 4 miesiące, za 5 nie będzie, która ma się przekształcić w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, więc, że tak powiem, emocje są dosyć duże, łącznie z pracowniczymi, ale te przekształcenia w ramach zjednoczenia i różnych agencji płatniczych istnieje. Maksymalna wartość kosztów kampanii jest 2,5 miliona złotych. Dotacja wynosi aż 70%, to znaczy, że wystarczy,
ponieważ złożono 91 wniosków, obecnie w grze jest jeszcze 83. Proszę Państwa, to oznacza, że około 2/3 otrzyma pieniążki na wsparcie. Niestety dla około 20 paru wniosków zabraknie pokrycia. Minister odmownie prośbę o zwiększenie limitu, z tego co mi wiadomo, nie zaakceptował. 91 wniosków z mleczarstwa jest, proszę Państwa, 14 spółdzielni mleczarskich złożyło i 12 podmiotów prywatnych na tę historię. No nie, zwraca uwagę niesamowita wielka szczegółowość, co agencja się czepia. Mogę jako ciekawostki powiedzieć, że proszę Państwa, mamy rodzaj papieru na ulotki, musimy określić na przykład typ samochodu, jakim na targi będzie jechane. No oraz oczywiście ostatnia historia to jest zaokrąglenie, ponieważ Excel inaczej zaokrągla, liczydła inaczej zaokrąglają, więc jeden grosz słynny jest jednym z większych problemów z tej historii. Proszę Państwa, no szkoda tylko, my żartujemy sobie, że szkoda tylko, że jeszcze wymiaru hostes nie musimy podawać, bo tak to już chyba wszystkie rzeczy w wyobraźni oczywiście przewidzieliśmy 2 lata do przodu, jak ma wyglądać kampania reklamowa. Lista rankingowa, proszę Państwa, nie ukaże się 6 lutego, dlatego że jest opóźnienie około 2 tygodni. Inaczej, następny nabór nie jest przewidziany w tym roku, czyli prawdopodobnie w przyszłym. Proszę pamiętać, że ten program ma jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie, proszę Państwa, tak jak Wy możecie jako przetwórcy dostać pieniążki na reklamę, tak samo rolnicy, którzy dostarczają mleko do Was, i to mleko jest potem w systemie jakości, też otrzymują, proszę Państwa, za to fundusze. Jak ona wygląda? Limit jest niestety nie więcej na jednego rolnika. Tu nie ma limitu stado, czyli nie mniej niż 2000 euro przez 5 lat. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, jeżeli ktoś produkuje w ekologii, to jest 3000 zł na rok przez 5 lat, czyli 15 tysięcy zł dodatkowo rolnik może dostać. Albo w przypadku jakość i tradycja jest to 1470. Ja wiem, że w spółdzielni mleczarskiej trudno jest rozdzielić tych, którzy, tym bardziej, że nie ma separacji mleka pod tym kątem, którzy mogą z tego skorzystać lub nie, ale taka możliwość istnieje i rolnicy o tym, proszę Państwa, wiedzą. Właśnie zakończył się niedawno taki, ale następny na czerwiec i na 4 kwartał jest przewidziany, dosyć sporo pieniążków jest na taką możliwość. Jedziemy szybciej. Proszę Państwa, nieszczęśliwe, bo inaczej nie nazwę, działanie współpraca, na które sporo firm liczy, niestety nie może się doczekać startu. Po raz trzeci został on przełożony o kolejne pół roku. Sytuacja jest o tyle, że tu są naprawdę ciekawe pieniądze i na nowe technologie, ale może nie rozmawiajmy o tym, bo jeszcze tego po prostu na dzień dzisiejszy nie ma. Jest, ale za to, proszę Państwa, nie ma akredytacji Tak? Nie ma stanowiska Komisji Europejskiej jeszcze. Proszę Państwa, żeby było stanowisko Komisji Europejskiej, to trzeba najpierw o to stanowisko wystąpić. 27 grudnia bodajże. 27 grudnia dopiero wysłano stanowisko polskie, a jednocześnie 23 grudnia, jak już mówimy o cyfrach, minister rolnictwa podpisał rozporządzenie, które ukazało się notabene 9 stycznia, czy tam 7 stycznia, nie czekając na odpowiedź Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, to jest bardzo trudne działanie. To tu nie można powiedzieć, że to jest jakaś zła wola, tylko z punktu widzenia rozdawania pieniędzy, bo tym się zajmuję, no niestety znowu mamy przesunięcie w czasie, ale to jest bardzo trudne do udowodnienia, żeby odsiać tych, którzy przy okazji chcą coś zrobić, od tych, którzy naprawdę mają jakieś fajne pomysły. Moim zdaniem pomysł, żeby ODR-y czy CODR teraz już po zreformowaniu było gremium do oceny merytorycznej wniosków, no jest dla mnie troszeczkę, myślałem, że to branże będą reprezentowane. Okazuje się, że nie branżami, tylko jest grupa specjalistów powołana, która ma się tym wnioskiem, tym programem zajmować. Ale tak czy inaczej, proszę Państwa, mówimy o rzeczach, które się dopiero teraz jest, na czerwiec to wypisane, ma być to. Przejdźmy teraz do małych i średnich, których jest więcej, większość. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że mamy nie tylko pieniądze na przetwórstwo mleka, ale także na handel hurtowy mleka. To jest inne PKD. Kiedy następuje handel hurtowy mleka?
kiedy, proszę Państwa, podmiot przez Was powołany, na przykład jak niektóre grupy producenckie sobie tak robią w niektórych spółdzielniach, oddzielny podmiot buduje firmę, buduje halę, kupuje od mleczarni, a także od innych oraz sprzedaje na własną odpowiedzialność. Tam też są pieniążki, tam też są środki na ciąg dalszy. Pierwszy nabór, proszę Państwa, odbył się w grudniu 2015 roku, 836 wniosków, z tego 440 pozostało. Według nowego rozporządzenia do dzisiaj powinna agencja zakończyć podpisywanie umów. Z tego, co wiem, nie jest to możliwe. Mleczarstwo składa coraz mniej wniosków. Taka jest prawda. Ostatnio, proszę Państwa, to było tylko 35 na 830. To oznacza, że to jest naprawdę 7% z całości. No, myślę, że to niektórzy, co mieli poskładać, to już poskładali. Najbliższe nabory, proszę Państwa, są najbliższe. Tutaj jest ciekawostka, troszeczkę zmieniono całą historię. Mianowicie w tym roku będą dwa nabory, przy czym jeden będzie ostatni. Pierwszy nabór rozpoczyna się w marcu, tak naprawdę do 1 kwietnia, ponieważ 17 stycznia ukazało się rozporządzenie ministra, więc licząc kalendarz, jeżeli prezes podpisze następnego dnia po uprawomocnieniu się rozporządzenia i tak dalej, do 1 kwietnia będziemy mieli nabór na starych zasadach, czyli 3-milionowe historie, a następnie, proszę Państwa, następnie w ostatni nabór w trzecim kwartale, prawdopodobnie w sierpniu będzie nabór ostatni, ale już z podwyższonym limitem 10-milionowym. Jest możliwość, proszę Państwa, zniknął temat masła, czyli jako bariery. Dalej nie zniknął temat, który się nazywa dodatki albo produkty roślinne w produktach mleczarskich. Oraz, proszę Państwa, jest możliwość budowy nowych zakładów, czego nie było do tej pory możliwości. Więc zostało to rozluźnione pozytywnie. Jeżeli chodzi o statystykę ostatniego naboru, to całkowity nabór, proszę Państwa, proszę zobaczyć, łącznie złożono, bo to razem dla rolników i dla przetwórców, bo Państwo wiedzą, że teraz serek może sobie produkować każdy rolnik sam, jeżeli spełni warunki. Co najciekawsze jest, proszę Państwa, to, że soki też może produkować każdy rolnik sam. A wiecie Państwo, kto jest organem kontrolnym dla produkcji soków u rolnika? Weterynarz, żeby było weselej. Także cały czas coś się dzieje. Cały czas jest... Przedtem poprzednia ekipa kiełbas nie dopisała, prawda? Teraz pomylono instytucje kontrolne. No ale to wszystko jest do wyprostowania. Dalej, proszę Państwa. Limit naboru 163 miliony został podwyższony przez ministra, złożono 1127, podpisano na dzień, to są dane na koniec grudnia, nie na koniec stycznia, tylko na koniec grudnia. Wreszcie się pojawiły statystyki, bo mieliśmy problemy z ich dotarciem, ale teraz już jest to uregulowane. Proszę Państwa, podpisano 147 umów, czyli około 7%. Wypłacono 12 sztuk, a to są zaliczki. Czyli to są pierwsze zaliczki i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy w porównaniu z tym, co się ogólnie w PROW-ie dzieje, czyli to, co ostatnio minister Zarudzki mówił, że 33% zakontraktowane i tak dalej, to przetwórstwo jest zdecydowanie jeszcze w tyle. Zdecydowanie w tyle, ale miejmy nadzieję, że to się może teraz przyspieszy. Proszę Państwa, szybciutko wykaz rodzajów inwestycji, które można wykonać z dotacji. Inwestycji związanych z ochroną środowiska. To jest bardzo istotne, bo to, proszę Państwa, niestety na tym wykazie nie ma nic z wodą, pomimo że opłaty wodne czy deszczowe za chwilę będą niestety wprowadzone. Także to jest taki wykaz na dzień dzisiejszy 11 rodzajów instalacji, które są, nawet jeżeli na przykład mleczarnia chce pobudować samą oczyszczalnię bez modernizacji produkcji, też jest taka możliwość, której niestety w poprzednim rozporządzeniu nie było. Cały czas, proszę Państwa, pamiętajmy o przetargach. Nowość, która nas od ubiegłego roku trochę trapi, mianowicie konkurs ofert, prawo zamówień publicznych. Co to, do czego to na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, dotyczy to każdego zamówienia powyżej 20 tysięcy złotych i obowiązek upublicznienia. Proszę pamiętać, że od 17 marca rusza witryna Agencji Restrukturyzacji, gdzie trzeba będzie obowiązek zawiesić, czyli każdy będzie mógł czytać postępowania ofertowe oraz każdy będzie mógł składać.
To jest ciekawostka. Czyli nie tylko bezpośrednie relacje dostawca-odbiorca, ale także możliwość, że tak powiem, wrzutki z boku, co na dzień dzisiejszy się dzieje. Proszę Państwa, mogę powiedzieć tak, mniej więcej z tych, co prowadzimy, to praktycznie połowę przetargów unieważniamy. Praktycznie to z różnych powodów to się dzieje, ale no, musimy się wszyscy nauczyć tych procedur i się do nich przyzwyczaić. Najczęstsze błędy, na przykład brak wpisu na stronie KRS-u. Proszę zobaczyć w swoich KRS-ach, czy proszę Państwa macie wpisany adres strony internetowej. W większości nie, bo najpierw się rejestruje firmę, czy na przykład spółdzielnie się przerejestrowywało, a dopiero i teraz urzędnik mówi, nie proszę Państwa, to, że przeprowadziliście przetarg na stronach internetowych jakiś tam, wcale nie oznacza, że to jest oficjalna strona tej firmy, prawda? No i na przykład wagi argumentu bardziej dotyczą dostawcy niż to są. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że tego nie było do tej pory. Rozpoczęły się kontrole zaraz po podpisaniu umowy. I na przykład za brak tablicy, którą zawsze, jak to większość z Państwa korzystała z dotacji unijnych, albo prawie wszyscy, proszę Państwa, zawsze było tak, że tablice pojawiały się na zakończenie inwestycji, prawda, przed kontrolą, było wpisane kwota i tak dalej. Teraz nie. Tablica się powinna pojawić zaraz po podpisaniu umowy z agencją. No, że tak powiem, producenci chyba tutaj tablic będą mieli co robić, bo i treść tablic się będzie zmieniać, chociaż nie ma obowiązku poniżej 500 000 euro wpisywać wartości inwestycji. Ale jest tych nowości coraz więcej. Proszę Państwa, inne możliwości oprócz przetwórstwa, czyli PROW, to jest to, co dotyczy akurat ściany wschodniej. Wzór na konkurencję, bardzo ciekawy program, coraz więcej mleczarzy, z tego 70% refundacji, ale już nie tylko, zmieniły się zasady, proszę Państwa, nie tylko na pakowaczkę, ale także na proces. 70% limit jest 3 miliony złotych, czyli tak naprawdę za 4 miliony z groszem netto można wykorzystać tutaj dotacje. I kredyt na innowacje, też coraz więcej, proszę Państwa, firm. Proszę się nie bać tego programu, tutaj mleczarstwo nie jest wyłączone. Niestety polscy przedsiębiorcy w większości źle interpretują innowacje. Wydaje im się, że jeżeli coś z drugiego końca świata ściągną, czego w Polsce nie ma, to już jest innowacja. Nie, proszę Państwa, wszystko zależy od tego, jak ustawodawca sobie to określi. A w tym programie określa w ten sposób, że na przykład jeżeli nawet coś super, hiper ściągacie z drugiego końca świata, to należy to jeszcze dostosować poprzez polskich naukowców, dostosować to do polskich warunków. I wtedy to jest innowacja. I tutaj, proszę Państwa, mamy, tak jak była na tamtej mapie, od 35 do 70% dotacji. Okej, jedziemy dalej. Przypominam, proszę Państwa, o sytuacji takiej, że dla firm, które się, no wiadomo, po tych roku czy półtora zapaści nie wszyscy się dobrze czują, albo banki tak przynajmniej uważają. Proszę pamiętać, że dalej funkcjonuje tak, jak funkcjonują wielkie pieniądze, z których skorzystały trzy polskie firmy spożywcze. Mówię tutaj o banku, inwestycyjny bank rozwoju z Luksemburga. Tak, proszę Państwa, tutaj mamy dla małych przedsiębiorców i średnich. Ktoś powie, że to nie są duże pieniądze, ale proszę Państwa, na podstawie 1% i weksla można otrzymać 600 tysięcy złotych gwarancji. Dla tych, którzy mają problemy ze spięciem finansowania albo w jakikolwiek sposób zapięciem całej historii montażu finansowego, jest to bardzo ciekawa historia. COSME, Bank Gospodarstwa Krajowego i banki afiliowane, czyli plan Junckera w tej sprawie. O właśnie, finansowanie przez stronę trzecią. Proszę Państwa, zauważamy coraz bardziej, że wiele mleczarni korzysta z finansowania strony trzeciej. Czyli nie tylko dotacja, nie tylko kredyt na własną odpowiedzialność, ale także współpraca z innym finansowym partnerem. Tego jest coraz więcej i tak jak wcześniej mówiłem, to jest akurat te wielkie, to są proszę Państwa pieniądze na 1%. Proszę zobaczyć, te cyferki przy tych nazwach to są ilości milionów euro, jak się łatwo domyśleć. To są potężne inwestycje, ale też ze wsparciem unijnym. Kredyty preferencyjne. Proszę pamiętać, że rozpoczynają się nowe kredyty preferencyjne. Jest tych 8, to jest 4,5 miliarda do rozdania tych kredytów. Oczywiście większość dla rolników, ale proszę Państwa dla przetwórców także. Czym się różni kredyt
preferencyjne, oprócz oczywiście ilości papierów czy innych problemów. Proszę Państwa, tak jak w dotacjach nie możecie Państwo kupić maszyn i urządzeń nowych, znaczy starych, tak w przypadku kredytu preferencyjnego możecie kupić do 7-letniej maszyny oraz na przykład zakup nieruchomości albo zakup budynku może być też kosztem kwalifikowanym i to przede wszystkim odróżnia od innych historii. Proszę Państwa, franszyza. Coraz częściej już mamy do czynienia w paru przypadkach, w paru mleczarniach, mniejsza o nazwy, kotłownia, kogeneracja, oczyszczalnie ścieków, czyli firma przejmuje, dzierżawi jakiś obiekt, który następnie jest na podstawie umowy długoletniej jest eksploatowany. Dalej, proszę Państwa, mamy też do czynienia z inną formułą. Na przykład ostatnio jedna z mleczarni zdecydowała się na coś takiego, że firma przyjeżdża i wymienia oświetlenie. Wymienia oświetlenie, udziela kredytu bardzo ciekawego tej spółdzielni, ale proszę Państwa, dzielą się zyskami. Na przykład podpisują, że połowę zysków, jakie dzięki wymianie oświetlenia uzyska firma, będzie przez 3 lata na przykład porówno dla każdej ze stron. Coraz częściej mamy do czynienia. No i ta część trochę mniej sympatyczna, mianowicie nowe obowiązki, proszę Państwa, na nowy rok, ponieważ spotkanie jest noworoczne. Jeszcze parę minut, jeśli można prosić, już na ten. Proszę Państwa, pierwsze eko, to są eko obowiązki, mówię, to są elementy, które podwyższają koszty wytworzenia. Bo z jednej strony mówimy o cenach skupu, które jest bardzo istotne, o dostępności surowca, które jest szalenie istotne, o sposobie przetwarzania wartości dodanej z tego zużytej, ale także o kosztach wytworzenia. Proszę Państwa, osady i flotat. Od 23 stycznia ubiegłego roku odpowiedzialność karna już dwóch prezesów zapłaciło za to, że rolnik sobie wyrzucił nie w to miejsce, nie o tej porze. Proszę pamiętać, że wszystko, co posiada powyżej 6 gigajouli na metr sześcienny, nie można składować. Także tutaj proszę na to uważać, ale myślę, że świadomość jest tego coraz większa. Proszę Państwa, druga rzecz, to jest efektywność energetyczna. Ono dotyczy przede wszystkim dużych, to co mówiłem, 1,5% rok do roku, czyli w 2018 musicie Państwo pokazać, że o co najmniej 1,5% zmniejszyliście zużycie surowców podstawowych. Białe certyfikaty. Jeżeli Państwo zrobicie to więcej, to macie białe certyfikaty. Jeśli mniej, to niestety opłata zastępcza. Obowiązek audytu do października i ustawa weszła w życie. Proszę Państwa, prawdopodobnie to nie jest tylko zmartwienie dużych firm, ponieważ Komisja Europejska udzieliła upomnienia Polsce, że ustawa o efektywności energetycznej nie spełnia wymogów, czyli nie wykonamy progu i prawdopodobnie w przyszłym roku albo jeszcze w tym zostanie ten obowiązek przeniesiony także na firmy średnie, czyli wszystkie powyżej 50 osób. Także proszę na to zwracać uwagę. Mówię to pod tym kątem, że proszę Państwa, planując inwestycje u siebie, proszę na to zwrócić szczególną uwagę. Ekoobowiązki, prawo wodne. To słynna artykuł 9 dyrektywy. Wszyscy korzystający, stawki Państwo pamiętają, potem decyzją pani premier zostało to wstrzymane, proszę Państwa, ale proszę pamiętać, że to wróci, bo od 1 stycznia już są naliczane kary Polsce, więc to musi wrócić, pytanie w którym miesiącu. Mówimy o opłatach, czy to będzie 70 groszy, czy 20, ale na pewno to wróci, więc zawracanie wody jest jednym z najważniejszych rzeczy. Proszę Państwa, co się dzieje? Dzieje się sytuacja taka, że jeżeli Państwo nie wprowadzą w ciągu 3 miesięcy, będziecie mieli taki nakaz, inteligentnych liczników, czyli takich, które się samochód przejeżdża już wszystko wie, prawda, tak jak energię elektryczną, to proszę Państwa, obliczono stawkę średnią, obliczono stawkę średnią. Mówię o propozycjach, bo dzisiaj nie mamy ustawy, nie mamy rozporządzenia, ale mówię o propozycjach, które były ostatnio na stole. Mamy stawkę średnią, która będzie wynosiła 3,4 litra wody liczone do litra przerobionego mleka. Czyli nieważne, czy ktoś proszkuje, czy ktoś robi galanterię, zostało to wszystko wrzucone do jednego wora. 3,4, jeżeli Państwo znają swoje zużycia wody, to łatwo przeliczyć.
ilość razy 3-4 razy stawkę, weźmy sobie na wstępie 70 groszy. Proszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Krytycznie, bo teraz odprowadzacie opłaty do urzędów marszałkowskich, a potem będziecie Państwo odprowadzać do Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Tak się będzie prawdopodobnie nazywać to przedsiębiorstwo, które ma się zajmować regulacją tych rzeczy. Ale proszę Państwa, także proszę pamiętać o deszczówce. Prawo wodne mówi także o deszczówce. Jeżeli ktoś posiada więcej niż 3,5 tysiąca powierzchni dachu lub utwardzonej, albo powyżej 70% całej powierzchni, to też ta opłata będzie wynosiła. Nie chcę tu mówić o stawkach, bo to są wszystko na razie plotki, nie ma, ale także i deszczówka w drugą stronę. Jeżeli Państwo przygotowują się do inwestycji, to proszę pamiętać, że także należy na to zwrócić uwagę, nie tylko zagospodarowanie wody, nieważne, czy ją od siebie ciągniecie, czy z publicznego wodociągu. I szybciutko, proszę Państwa, następna rzecz to jest emisja pyłów. Proszę pamiętać, że po 2020 roku mamy podniesienie. Jeżeli ktoś posiada jeszcze kotłownię węglową albo chce w dotacjach zmodernizować kotłownię węglową, praktycznie jest to już niemożliwe. Dlatego, że już musi spełniać nowe normy. A nowe normy to są albo bardzo drogie filtry, albo sorbenty. Różne tutaj historie, także ten temat jest absolutnie tematem, który bez względu na to, czy popieramy polskie górnictwo i węgiel, to musimy popierać na pewno instalacje nowe, a to, co się obecnie dzieje ze smogiem, samo daje argumenty przeciwnikom. I proszę Państwa, ostatnia rewelacja na dzień dzisiejszy. Rewelacja. Żadna rewelacja. Niestety koszty, moim zdaniem. Mianowicie ustawa F-gazowa, czyli zakaz używania freonów syntetycznych od 2022 roku. Polska podpisała tą konwencję, więc jest kwestia tylko teraz techniki wdrożenia. W tamtym roku była rejestracja. Duże firmy uciekają, czy duże firmy, niektóre firmy już uciekają albo w kierunku amoniaku niestety z powrotem, czyli nadzory i tak dalej, albo CO2. Różne tutaj technologie, ale jedno jest pewne, że proszę Państwa, tam kto posiada freon, a w większości instalacji są freonowe, niestety będzie musiał dokonać tej zmiany. Już kończymy. Proszę Państwa, szybciutko innowacje na samo zakończenie. Proszę pamiętać, że biogaz to jest także na osadach, odpadach i flotatach, które macie u siebie. Proszę Państwa, mamy nowe instalacje, ale to zostawmy. I może tylko jedną ciekawą, jedna z mleczarni zdecydowała się, proszę Państwa, na bardzo ciekawą rzecz. Biogaz inaczej, czyli technologia wydzielania z biogazu metanu i CO2. Bardzo ciekawa instalacja francuska powstaje, jest w trakcie zrobienia, czyli niekoniecznie klasyczny biogaz, ale także i ciąg dalszy. Dalej nawóz organiczny, to sprawa była. Piroliza, proszę Państwa, też jedna z mleczarni zdecydowała się na wysokotemperaturowe zgazowywanie oraz inny, tutaj jedna z mleczarni, bardzo fajny sposób wytwarzania, agregat wytwarzania z niewielkiej ilości gazu ziemnego wytwarza energię elektryczną. Pompy ciepła, które są teraz coraz ciekawsze. Proszę Państwa, na przykład z tej pompy na dole, proszę sobie zobaczyć, Japończycy wymyślili takie cudo. Ja to mówię jako podstawowe rzeczy, które już w Polsce się dzieją albo są w trakcie. Proszę Państwa, temperatura wody 95 stopni, czyli właściwie do procesu. Z pompy ciepła jest możliwość uzyskania wody na poziomie 95 stopni. Nie 55, tylko 95. Już te instalacje, 4 sztuki chodzą. Nawet w przyszłym tygodniu będzie otwierana następna. I to, co jest jeszcze jedna ciekawostka, też dwie firmy się na to zdecydowały, to są hale, które się samo ogrzewają albo same chłodzą. Do tego to dochodzi. Niedługo człowiek nie będzie potrzebny chyba do żadnych z tych rzeczy. Proszę Państwa, już na samo zakończenie chciałbym powiedzieć o takiej inicjatywie ministra obecnej, znaczy Ministerstwa Rolnictwa, mianowicie Produkt Polski. Produkt Polski jest troszeczkę z tym emocji, ale proszę Państwa, tak jak szukamy jakiejś tożsamości na półce albo przyzwyczajeń, chociaż wiemy, że ponad 3/4 rzeczy jest kupowanych w Polsce polskich produktów, mówimy o spożywczych, więc ten patriotyzm zakupowy jest tutaj istotny. Ja tylko chciałbym przyznać, proszę Państwa, ustawa już jest od 1 stycznia. Takie 3 warunki trzeba spełnić, żeby można było ten znak u siebie już zainstalować.
Mianowicie przetwarzanie odbywa się na terytorium Polski, to chyba nie ma problemu, oprócz jednej mleczarni. Wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane przez przepisy, czyli mleko surowe krowie czy tam kozie. I więcej niż 25% obcych wsadów nie może istnieć. Można tym znakiem już się posługiwać, między innymi dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, Ministerstwo Rolnictwa rozważa zawieszenie znaku PDŻ. A z tego co wiem, tutaj na sali co najmniej paręnaście firm posiada taki znak, więc, że tak powiem, jest tutaj ciąg dalszy. Tak samo jak i ostatnie rozważania ministerstwa na temat, jak obowiązek wprowadzić dla handlu, żeby uwidaczniał produkty wysokiej jakości pochodzenia i z podaniem kraju pochodzenia. I szybciutko inne obowiązki już naprawdę na zakończenie. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że już macie Państwo obowiązek tworzenia cen transferowych. Czyli jeżeli macie obroty powyżej 2 milionów euro, czyli powyżej 8-9 milionów złotych, to macie Państwo obowiązek już przedstawiać sprawozdanie, mówię to nie na początek 2018 roku, sposobu tworzenia cen transferowych. Jeżeli macie powyżej 10 milionów, to jeszcze musicie do tego dołączać kalkulacje. Dołączać jeszcze musicie Państwo kalkulacje, czyli sposób tworzenia ceny. Proszę pamiętać, że jest możliwość uzyskania odszkodowań za przyłącza energetyczne czy gazowe, które wymusił na Was operator. Czyli na przykład, jeżeli proszę Państwa musieliście zrobić coś przed licznikiem, to w Strasburgu okazało się, że to było bezprawne i dzisiaj firmy masowo dochodzą odszkodowań od operatorów energetycznych czy gazowych, czy telekomunikacyjnych. Kończy się to, proszę Państwa, ugodami. Te ugody są na zasadzie wypłaty 100%, czyli pokrycie kosztów tych przyłączy, a z drugiej strony jest, proszę Państwa, odstąpienie ustawowych odsetek czy należnych, czy utraconych korzyści. Dotyczy to 18 lat wstecz. Bardzo ciekawa historia. Ciekaw jestem, jak z tego koncerny, szczególnie energetyczne, wyjdą, bo to one monopolistyczne praktyki dosyć często moim zdaniem stosowały. I proszę Państwa, już na zakończenie ustawa o spółdzielniach rolników. Ciągle o tym mówię. Proszę Państwa, Jacek Bogucki na Komisji Rolnictwa stwierdził, że ustawa wejdzie w życie, jest na ukończeniu i wkrótce trafi do... Powiem, z jednej strony trochę się dziwię, że cisza jest w środowisku, a z drugiej strony, proszę Państwa, no, wydaje mi się, że należałoby się przypatrywać tej całej historii, bo to jest co prawda ustawa o spółdzielczości rolników, a nie zmiana ustawy o spółdzielczości, ale jak Państwo popatrzą albo porozmawiają z praktykami, którzy się tym zajmują, może się okazać, że nagle słynna zasada, że wartość udziałów do wartości majątku, niestety, proszę Państwa, w Waszym przypadku, w większości, przepraszam, mówię w Waszym, ale taka jest prawda niestety, jest duża, duża sytuacja. Rozpiętość jest, proszę Państwa, od 8,5% do 50-60%, w zależności jak spółdzielnia była prowadzona. I myślę, że jakieś regulacje nastąpią, ale nie chciałbym w początku roku jakimiś takimi smutnymi czy jakimiś informacjami rozpoczynać. Proszę Państwa, to taka garść, przepraszam, jak zawsze za długo, ale moglibyśmy mówić o tym bardzo długo. Tu na tych tytułach od czasu do czasu jakieś artykuły się, proszę Państwa, pojawiają, których przybliżam całą historię. Zapraszam do korzystania z dotacji, póki one są, szczególnie, że ten rok prawdopodobnie będzie ostatnim dla przetwórstwa spożywczego, tak samo jak i dla innych branż. I mam nadzieję, że gdzieś się spotkamy po drodze, na trudnej, wyboistej drodze pozyskania dotacji. Dziękuję Państwu.